Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna lekcja z białą tablicą. Tak, nareszcie ten moment nastąpił. Dobra, zabieramy się od razu do roboty. Jeśli chodzi o akordy, to ja stosuję dwa rodzaje zapisu akordów, jeśli chodzi o pokazywanie tam uczniom na lekcji. I tak samo Wam to pokażę. Jeden sposób to jest taki, że po prostu najbardziej taki popularny naturalnie, że mamy rozpisany akord, tutaj mniej więcej fragment gryfu. O, ile mamy tutaj jakby miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ok. No i teraz mamy na przykład w ten sposób rozpisywany i załóżmy akord amol, no to jest na przykład rozpisywany, że tutaj jest dźwięk, tu jest dźwięk, tu jest dźwięk, tutaj jest, że pusta struna, ta jest niebrzmiąca, o, i tutaj pusta struna. Myślę, że to jest widoczne, że to bardzo fajnie wygląda. No ktoś od razu może się spytać, że niektórzy piszą też, na przykład jak mamy, będzie to widać, że na przykład jak mamy o rozpisane te struny, to niektórzy piszą na strunie o dźwięki. To też jest sposób na rozpisanie i też może dla niektórych łatwiejszy. Ja jednak jakby, żeby było bardziej widoczne, to po prostu piszę w tych kwadratach, żebyście po prostu wiedzieli, że na przykład tu naciśnięte, to znaczy na strunie drugiej, o tutaj była struna 1E, pierwsza, czyli najcieńsza, tutaj byłaby szósta, E6, o, E6 jest tutaj, a tutaj jest E1, tak żebyście po prostu wiedzieli, jak to ma wyglądać. No to byłby jeden sposób, a drugi sposób, tutaj powiedzmy urwę, moja tablica tutaj się kiwa, nie mam jeszcze statywu na nią. Drugi sposób to jest taki, że zapisuję akord w postaci cyfr, czyli na przykład mamy tak, powiedzmy akord amol, bo tu był amol, prawda, amol, lub używany w Polsce mała literka A. I teraz amol, akord z kolei używany według mojego zapisu, czy tam A, to byłby tak. X, 0, 2, 2, 1, 0. To jest najgrubsza struna, czyli E6. To jest najcieńsza struna, czyli E1. Czyli po prostu najgrubszej struny nie gramy, później piątą strunę gramy na pustym progu, czyli pustą po prostu. Później tu na drugim, na pierwszym i na zerowym. W ten sposób to zapisuję i mi się wydaje, że oba zapisy są fajne, oba zapisy łatwo odczytać. Ten może łatwiej po prostu napisać komuś, więc to akurat może pod tym względem, że mniej czasu zajmuje zapisywanie. Tutaj z kolei trzeba rozrysować jeszcze, prawda, cały ten układ i który dźwięk tu jest użyty. Także tutaj wybór należy, powiedzmy, do was. Ja mogę zapisywać w obu postaciach. Czyli teraz, jak już mam rozpisany akord amol, musimy jakoś przenieść ten zapis, co był wcześniej pokazany. Akurat tutaj widać w ujęciu teraz ten dolny zapis. Także było widać też gitarę. O, i teraz jest tak. Najgrubszą strunę, strunę szóstą, nie gramy, czyli po prostu X, dlatego jest X, po prostu nie uderzamy w nią. Później strunę piątą A ma być pusta, czyli 0. Później strunę czwartą D na drugim progu, czyli dwójka, no to bierzemy sobie drugi próg. Strunę trzecią G też na drugim progu i strunę drugą na pierwszym. I najcieńszą strunę, tam jak było pokazane, E1 pustą, czyli 0. No i teraz jest dobra, ok, złapałem to. Dużo osób się zastanawia, jak się zabrać założenie palców, no bo to nie jest takie oczywiste. W tym zapisie nutowym wcześniejszym nie było pokazane, którym palcem, którą strunę łapiemy, więc to w zasadzie według mnie jest też kwestia po prostu danej osoby, która gra. Aczkolwiek ja na przykład używam i większość osób, które ja podpatruję, to właśnie używają tak, że na pierwszym progu tą jedynkę naciskają pierwszym palcem. Na drugim progu tą strunę trzecią naciskają trzecim palcem i tą strunę D drugim. Bo z drugiej strony na odwrót, jak na odwrót zaczynam robić, to te palce troszeczkę tutaj ciężej układam. A jak zrobię tak, to jest wygodniej dla ręki. O, mam coś takiego, układam tak palce. Czyli coś takiego, o, w ten sposób. Zamiast jakoś kombinowanie tutaj. Ewentualnie, no nie wiem, można tak ułożyć, też tak można zrobić, że pierwszy palec w ogóle wyautowujemy, drugi palec, czyli ten faker środkowy, kładziemy na pierwszym progu, później najmniejszy palec na strunie trzeciej G i palec trzeci
serdeczny na strunie D. Też jest to forma poprawna, a będzie przydatna do akordów bara, czyli na przykład załóżmy gdzieś tutaj chcielibyśmy zagrać akord, no to tutaj już teraz zupełnie nam ten palec, który żeśmy wyautowali, nam tutaj się przyda teraz do zrobienia na przykład akordu C-moll albo jakiegokolwiek innego. O tych akordach barowych to kiedy indziej. Jednak tutaj widzicie, no są dwie wersje, czyli po prostu albo tak, właściwie innej wersji nie ma tego podstawowego chwytu, bo to jest na razie tylko taki podstawowy z użyciem pustych strun, czyli tych zer. No nie ma innej możliwości, no chyba, że ktoś po prostu jest jakimś hardcorem, to może tak robić, ale to właśnie też chyba nie wchodzi w grę, prawda? Dobra, panie i pany.